Dzień dobry, witają Was Antonina i Andrzej. Właśnie dopłynęliśmy, przed chwileczką zasumowaliśmy dosłownie 5 minut temu naszym żaglowcem w Świnoujściu. Można powiedzieć, że projekt trzeciej edycji Katolickiej Szkoły Pod Żaglami dobiegł końca. Chciałem Ci też zadać takie pytanie. Co w tym projekcie, biorąc pod uwagę ten długi wolontariat też, 13-miesięczny wolontariat i też rejs, ale też może kwalifikacje sportowe, nie? Co było dla Ciebie szczególnie, no nie wiem, co było szczególnie dla Ciebie zaskoczeniem, może szczególną radością albo szczególną trudnością, dzisiaj patrząc z perspektywy na to wszystko? Na pewno bardzo trudne było dla mnie się przełamanie i rozmawianie z ludźmi. W wolontariacie to jest jednak bardzo ważne. Ja chodziłam do domu starców i pierwsze miesiące były dla mnie bardzo ciężkie, bo oni w ogóle nie chcieli ze mną rozmawiać. W sumie teraz to się im nie dziwię, no bo przyszedł ktoś, nie wiadomo kto, tak, ale potem się przyzwyczaili i było już lepiej. Czy ty byłaś tam w tej rzeczywistości jednym takim wolontariuszem? Jedynym. Nie dziwnego być może, że byłeś dla nich zjawiskiem rzeczywiście unikalnym. No tak, dla nich to była taka totalna nowość, ale no widać było, że jednak zmieniło to bardzo ich życie i na lepsze. Powiedz mi, ty wytrwałaś w tym wolontariacie tam w tym domu do końca? Mhm. A czy masz zamiary jeszcze może tam do nich wracać? Nie, znaczy chcę jeszcze się z nimi pożegnać, ale to będzie już koniec. A powiedz mi, co szczególnie było dla Ciebie, a jaka radość, nie? Co Ci utkwiło, co Ci sprawiało szczególnie radość, co Cię zaskoczyło w tym dobrym słowa znaczeniu, nie? W całym projekcie? Na pewno to, że i w samym wolontariacie, chyba przez to, że byłam tam jedyną młodą osobą, ludzie mówili mi bardzo dużo komplementów, że jestem bardzo ładna, mądra i tak dalej. I w sumie na statku to się nie zmieniło. Jest naprawdę, nikt nikogo nie krytykuje, a ludzie mówią sobie same dobre rzeczy. I w sumie to jest logiczne, ale jakby w tej rzeczywistości, w której normalnie żyjemy, no to się raczej nie zdarza. Wiesz, ja myślę, że oczywiście to się mówi, że jest pewnego rodzaju, że my sobie to nie mówimy złych rzeczy. To nie znaczy, że... Trzeba pamiętać, że my na rejsie jesteśmy naprawdę na ograniczonej powierzchni. Kilkadziesiąt osób, różnych temperamentów, różnych potrzeb, różnych też wizji na ten rejs, które się ścierają. I to rzeczywiście jest cudem, bo ja jestem tego świadkiem też, że relacje w tym rejsie były bardzo dobre, nie? Że generalnie z upływem czasu te relacje były coraz ściślejsze, ja tak postrzegałem, były coraz serdeczniejsze, wy się coraz bardziej poznawaliście, niż to bywa często odwrotnie, że w takich rejsach to napięcie rośnie i wszyscy marzą już o zakończeniu tego rejsu, nie? Ja widziałem, że to jest odwrotnie. Jest to, ja myślę też, że nie bez znaczenia jest to, że my mieliśmy tutaj codzienną Eucharystię, modlitwę poranną, jucznię też i Eucharystię, która widziałem, że wielu osobom pomagała. To by pomagała? Tak, bardzo. Naprawdę to dawało takiego powera na cały dzień i no, uważam, że to był jeden z chyba moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Eucharystia? Tak. Ja myślę, że ona, widziałem też, jak patrzyłem na Was, że ona uspokajała ten rytm trochę, wyciszała i na ten dzień, jak zaczynaliśmy rano, otwierała, że my spokojnie zaczynaliśmy ten dzień znowu. Trudny, po nocnych służbach, nieraz alarmy w nocy. Mogliśmy po tej Eucharystii spokojnie, jak gdyby wyhamowaliśmy w tej Eucharystii i od nowa startować z większym pokojem. Nie? Ja tak widziałem, że tak to się dzieje, nie? Tak, ale też bardzo, bardzo pomagała w czasie choroby morskiej. To w ogóle to było niesamowite, że była choroba morska, w brzuchu wszystko się wywracało i nagle Eucharystia i zniknęło, tak? No proszę. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale... Tak, Eucharystia... No i kończyła się i znowu wszystko wracało, ale... Mogliśmy spróbować drugą, ale nie wiem, czy ksiądz by się zgodził. W każdym razie ja widziałem, że ta Eucharystia jest takie założenie też tego projektu, nie? Żeby była, że jest modlitwa, która jest jak gdyby fundamentem naszego tu bycia. Nie? Ale w całym projekcie też, trzeba pamiętać, że jak mieliśmy comiesięczne spotkania, przypomnieć o tym, że zaczynaliśmy spotkanie od Eucharystii, później było spotkanie organizacyjne, te wszystkie sprawy omawialiśmy, które dotyczyły wolontariatu. Powiedz mi jeszcze, bo my mamy też taki zamiar, jak gdyby
kontynuować ten projekt, nie? Jest zawsze gdzieś, bo widzimy dobre owoce tego projektu. Czy ty widziałabyś siebie, nie? Też na przyszłość, może nawet nie w roli uczestnika bezpośrednio, ale w roli, ktoś by pracował dla projektu, nie? Pomagając tym młodszym, którzy będą się zgłaszać do projektu. Myślałam nad tym i na samym początku miałam taką myśl, że wow, mogłabym brać udział w tym projekcie i nie być wolontariuszem, czyli nie robić tego roku wolontariatu. I w ogóle bardzo mi się to spodobało, ale potem pomyślałam, zwłaszcza w tym czasie, kiedy miałam tą chorobę morską, pomyślałam, że nie ma mowy, po prostu nigdy więcej nie wsiadam na statek. A więc teraz szczerze nie wiem, ale tak myślę, że z biegiem czasu, jeśli przypomnę sobie ten projekt, to będę chciała wrócić. Ja myślę, że tak, dzięki Ci za szczerość tym. Ja wiem, że w momencie, kiedy się schodzi po 3 tygodniach żeglowania z żaglowca, to człowiek może mieć dość. I dzisiaj jest sobota, ale może być tak, że w poniedziałek zadzwonisz i powiesz, że to kiedy wsiadamy z powrotem na pokład, bo już takie historie właśnie były, nie, w tym projekcie, kiedy ludzie mówili, że więcej już nie wsiądą, nie, już dosyć żeglowania, a po upływu kilku dni mówili, że już by chcieli z powrotem wystartować. Ja ufam, że my jeszcze w tym projekcie się zobaczymy razem i że razem nawet popracujemy i pożeglujemy. Dajmy Panu Bogu szansę na to, dobrze? Dziękuję Ci bardzo. Ja też dziękuję.